Kuba, trzeba powiedzieć, że w tej pierwszej połowie Stal Mielec pokazała się z bardzo dobrej strony. Czy zaskoczyli Was tym podejściem do meczu? Znaczy oglądaliśmy wcześniejszych mecze, czy akcje ofensywnej gry i bramki, te szalone i stracone. No bo czekali na kontry, no mają szybkie boki pomocy, no i tutaj ten napastnik z numerem 9. No wiadomo, my graliśmy troszeczkę w ataku pozycyjny, wychodziliśmy obrońcami do przodu, wiadomo, że chcieliśmy stracić akcję. Oni po przechwycie nadawali już piłkę, można powiedzieć, na wolne pole, no właśnie na te szybkie boki napastnika. No i z tego robili sobie groźne sytuacje, no też mieliśmy troszeczkę tam problemy z wyjściem właśnie tutaj z obrony i no sami też czasami stwarzaliśmy sytuację. No fakt, że w pierwszej połowie no to strzelali, no to było mega zagrożenie na bramkę Kuby Szymskiego. No później już druga połowa, no i też no. Co, musimy co, wziąć się troszeczkę w garść, no, mieliśmy też swoje sytuacje, no i pozytywnie do następnego meczu podejść. Ale widać było, że do końca dążycie do zwycięstwa, bo trzeba powiedzieć, że w końcówce podkręciliście tempo i liczyliście chyba na to trafienie kontaktowe, które by Was poniosło. No oczywiście, było 1-0, to wiadomo, że w piłce 1-0 to nie jest pełny wynik, no i chcieliśmy zrobić tą bramkę kontaktową. No mieliśmy troszeczkę tych sytuacji, może zabrakło trochę tej zimnej krwi i wykończenia, no ale no trudno, no przegraliśmy, wiadomo, nie można też się jakoś załamać czy coś. Następnym meczu dać sobie jeszcze, można powiedzieć, lepiej i większej jakości, no i będzie dobrze, no trzeba pozytywnie do tego podejść. Z tego rzutu wolnego chyba widziałeś piłkę w siatce, bo trzeba przyznać, że leciała piękną parabolą. No uderzyłem, no zabrakło, nie wiem, może centymetrów, coś takiego, no szkoda, no wiadomo, że chciałem przejść tą bramkę, no ale trudno, no to jedziemy dalej, no i tak jest właśnie sport, no raz się wygrywa, się przegrywa.